Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Bartul. Gramy w Darkwood. Końcówka gry. Potrzebujemy, szukamy generalnie butli z tlenem. Raczej butli, którą będziemy mogli użyć, aby ją naprawić, napełnić. My coś tutaj ciekawego znajdziemy. Dziennik coś... Kurde, zablokowane z drugiej strony. Spróbujmy te drzwi zniszczyć. No właśnie. Można i tak, nie? Tu mamy złą baterię i takie pierdoły. Przeszukaj, to się nam przyda. Butle wywalimy. Mamy skrzynię. Ostrze sikiery. O cholera, o cholera, o cholera, o cholera, o cholera. Shit! Kurde! Nie przygotowałem się. Pierony siarczysto-ogniste. To jaki płynek straciłem? Czy mi coś zostało? Nie mam bateryjek. Gdzie te nasze bateryjki są? Dobra, odłóżmy to. Sidła do wywalenia. Butla. Teraz sobie napełnimy. Nie mamy już amunicji niestety. Gdzie ja ten pistolet wywaliłem? Mamy, trzeba to wszystko wywalać. Generalnie zbliża się noc. Jest, mamy... O, proszę, właśnie tego szukałem. Mamy dwa magazynki. Latarkę też do wywalenia, siłba do wywalenia, chociaż siłba możemy sobie tutaj tak to rozłożyć. A szybko, bo się zbliża noc. Siłba sobie tu gdzieś rozłożymy, może co? Żeby ktoś tu wszedł przez to okno, akurat nie wprost na te siłba. Voilà. Wiecie co? Musimy tam wrócić, kurde, bo tutaj gdzieś na południu... Chyba, że w tej starej szopie. Tutaj gdzieś w tej starej szopie może będzie właśnie jakaś butla, którą będziemy musieli napełnić. Niestety potrzebuję jej, żeby przejść grę. Okej, musimy na razie przeczekać noc. Ciężka, ale za to długa. Tu mamy groźna broń. Na ostrze nielepsze materiały wytrzymały ostrze. Więc musimy czekać. Na razie. Już ktoś się dobija. Już. Super. Będziemy się tutaj bronić, tylko żeby nie wpaść w tą pułapkę. Tak wspominałem wiele razy. Nie warto tutaj barykadować się. Wystarczy, taki właśnie przeciwnik się pojawi. Cała ta barykada, diabli wzięli. Co z tego, że zatrzyma potwora na pół minuty, jak za chwilę on wejdzie i tak. Okej.
Albo on tędy przejdzie. Albo tędy. Oh shit. Dobra. Stonoga. Jak nie stonoga, to jakieś kundle, jak nie kundle, to jakieś poczwary, to banshee. Co tu jeszcze się pojawi? Butla z tlenem. Słonie mieszkają w ponoć w południowej części Mokradeł. Tych rzeczy też mamy tyle nazbieranych, nie wiem po co. W południowej części Mokradeł. Będziemy szukać. Najpierw muszę swoje ciało odzyskać. A jak mnie zabije, to stracę przez cały ekwipunek. Ja pierdzie. Lepiej być przygotowanym. Jak stracę ekwipunek, to masakra. Trzecia dopiero jest. Dopiero trzecia godzina. Kurde, do końca dnia jeszcze 3 godziny co najmniej. Chyba 4 nawet. Ale moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca gry. I dobrze. Znaczy, gra, wam powiem, jest super. Ale wiem, że wam się na pewno to nie będzie podobać, jak będzie 20, czy 30, lub 40 odcinek. Już się coś zaczyna dziać. Chyba przeszło. Czekajcie, 5:30, moi drodzy. Jak będzie 6, to będzie chyba już... Będzie świtać. Nie, to o 7, przepraszam. O 7 dopiero jest jasno. 6:20. Ja słyszycie ten dźwięk? Jest, udało się przetrwać. Oj, kundel idzie. Aj, ha, 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 ha. Łapkę wpadłeś, frajerze. Jeszcze chciałem nas zaskoczyć o 7. To o 8 dopiero się robi jasno. Strasznie długo. Przetrwaliśmy to. Dzień 32. Strasznie długo gramy. Sprzedajmy im wszystkie szpargały, które mamy. De facto to ja już nawet nic nie potrzebuję od nich kupować. Lecimy z zadaniem. Można by tą broń generalnie. 8-strzałówka. Potrzebujemy. Okej, czekajcie, może byśmy coś tutaj pozbierali. Ta ryba jest droga. Ryby sprzedamy. Deski to do wywalenia, zapałki. Dużo mi też rzeczy nie możemy sprzedać, ale... To sprzedamy. Mamy jeden pistolet, latarkę. Dwie ryby właśnie sprzedamy. 1340. Się na pewno nam przyda i rura się nam na pewno przyda. Sierp do sprzedaży. Złom się przyda do naprawy. Dobra.
Czas lecieć i szukać tej butli. To jest najcenniejsze w tym momencie. Słuchajcie, bo tu mamy 5 tych. Linka tu. Baterie sobie możemy wziąć. Taśmy. 3. Dobra, czas szukać. To też wywalimy. Czas szukać właśnie. Butli. Dobra, udało się nam przetrwać noc. O, jest, mam skrzynię w końcu. Szkielet pistoletu. To jest chyba drogie. Czekajcie, gdzie to przejście było? Chyba tutaj uciekałem, nie? Tak, tutaj uciekałem. Ale dostał po głowie. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj już... A i tam psy są jeszcze. A tu jest jeszcze jedno ciało. Tego szczękacza. Nawet dwa. Dobra, jeszcze jedno zostało. Mamy plecak. Naszymi rzeczami. Tego pokoju jeszcze dokładnie nie przeszukałem, więc może tutaj coś jeszcze znajdziemy. Latarka i tak dalej, szmaty. Szmaty sprzedamy. To poroże też jest dosyć drogie. 100 kosztuje. A tutaj coś za tą szafą musi być. Właśnie. Pusto. Czyli jednak nie tutaj. Kurde, nie ma tutaj butli. Szkoda. Szkoda, wielka szkoda. Gdzie te słonie mogą być, tego nie mam pojęcia. Tu jakaś polana jest. Użyjmy te umiejętności. Właśnie. Fajna sprawa. Jest to kamieniołom. A tutaj chyba de facto nie ma nic. Musimy bardziej na północ iść trochę. Kurde, gdzie ja to znajdę, to nie mam pojęcia. Las. Nic się nam tutaj nie zaznaczyło na mapie. A to nam ukradło. O, tu są te słonie. A, widzicie. Tylko nie on. No czekajcie, co tu jest? Co my tu mamy? Jakiś kryjówkę? Ej, czekajcie, bo coś tutaj znalazłem ciekawego. To przydałoby się nam uleczyć.
A zwiększy nam to wytrzymałość, chyba nie. Super. Padnę w sidła. Puszczać, puszczać mnie. Trzeba się leczyć. Tutaj przypuszczam, że będą właśnie te... Kurde, musimy coś wywalić i rozbroić tę pułapkę, bo wejdę w nią drugi raz. Co by tu powywalać? Wywalmy flary. A gdzieś te pu... Pigułki nam de facto zwiększają wytrzymałość. Kolejna pułapka. Masakra. Ale naszprycowany piguł. Kolejna. Patrzcie, tu już dwie są. Brak miejsca w jakim punkcie. Weźmy coś, wywalmy, bo znowu wejdę w to. Drut. Cholera, drut się przyda. Trzeba zbadać to. Ale pułapek. Ja pierdziele, kto to nastawiał tyle? Naprawmy agregat. Co to nam da? Nie wiem. Naprawimy. Mamy złomu w ciul. A światełko się świeci. Dobra. Włożmy sobie to światło. To są te słonie właśnie. A ta nam ukradła. Tutaj na pewno musi być. No nie mówcie, że klucza potrzebuję. Fucking shit. Rewelacja. Co mi z tych ubrań? Ja pierdzielę, ja tam nie wejdę teraz. Co to się otworzyło w tym ubraniu, bo... W tych ubraniach coś było pewnie. Słonie. W pokoju unosi się duszący, słodki zapach zgnilizny. Kim jesteś? Kobieta ubrana jest w ciężki, zniszczony płaszcz. Jej głos tłumi popękana maska przeciwgazowa. Nie możemy mówić, głos ci odebrało. Za plecami kobiety chowa się dwójka dzieci. Młodsze zerka na mnie lękliwie, kuląc się ze strachu. Starsze stoi nieruchomo. Nie jesteś stąd. Poznałabym cię. Może trzymam się na uboczu, ale dobrze tu wszystkim znam. A twoje mordy na pewno bym nie zapomniała. Młodsze dziecko przeszywa mnie wzrokiem. Para na szkłach maski gazowej zdradza jego przyspieszony oddech. Bo przez te diabelskie powietrze masz taką mordę, wiesz? Gadać pewnie też nie możesz, bo jak przez las szedłeś, to żeś ust zamkniętych nie miał. Piękne mamy drzewa i łąki, piękne mamy krzewy, kwitną o tej porze roku. Ale niech cię urok naszej ziemi nie zmylą. Między drzewami prawdziwy diabeł grasuje przez usta i nos się dostaje. Starsze dziecko ścisnęło matkę mocniej za dłoń
nie odrywając oczu od czegoś na ścianie chałupy. I co, będziesz tutaj tak stać jak ten słup soli? Już wiem, że ty czegoś chcesz, ty trędowaty diable. Od nas niczego nie dostaniesz. Nie ufam ci, trędowata mordo, słyszysz? Nie ufam nikomu, a ty... przepraszam, kto tym nieczystym powietrzem dycha? Kobieta wypatruje się we mnie intensywnie przez popękane szkło maski. Ty zabrałeś mojego Marcinka, porwałeś go, gadaj. Nie? To być nie może. Kobieta spuszcza wzrok, czarne, brudne od potu włosy opadają jej na maskę. To niemożliwe. Poszedł głupi i już nie wrócił. Gadał całymi dniami, że babunia go na grzyby weźmie. Jak nie wiem skąd to... Skąd on to wie? Powtarzała, że nie można wychodzić poza domem, że diabeł dopadnie go, maskę ściągnie i go zabierze. Poszłabym go szukać, ale spuściła głowę jeszcze bardziej, jakby przyglądała się martwym muchom przyklejonym do jej płaszcza. Chcesz mojego zaufania? Przyprowadź mi Marcinka, mojego głupiego Marcinka, znać go i przyprowadź. Masz tu kluczyk do jego pokoju, spędzał tam ostatnio sporo czasu, może znajdziesz coś, co pomoże ci go odnaleźć. Pamiętna droga lasu pochłonęła ją jakoś ze 3 lata temu. Kiedyś prowadziła do naszej wsi. Do szkoły nią chodziłam. Kobieta wpatruje się w zdjęcie jak zahipnotyzowana. Droga do domu, moja droga do domu. Poszedł w kierunku południowo-zachodniej części Mokradeł. Kręcił się tu taki, pamiętam go, kiedyś był doktorem. Przyjeżdżał do nas, do wioski, leczyć. Teraz to jak świnia nieboska wygląda. Ryj gównem mazany, podarte łachy. Ta diabelska choroba dopada z czasem wszystkich. Uważaj, bo rozum też stracisz. Poszedł w kierunku południowo-zachodniej części Mokradeł. Okej. Eksplozja. Coś uknęło w północnej części Mokradeł, aż ziemia zadrżała. Czort wie, co tam mogło być. Widzę, żeś ciekawski. Idź, sprawdź, jak ci życie niemiłe to chyba na wysypisku było. Oprócz tych dwóch tutaj i Marcinka, mieszka z nami jeszcze jeden z moich chłopców. Mój najstarszy skarb, błogosławione dziecko. Kobieta kładzie ręce na butlach stojących obok dzieci. Jego miłość napełnia nasze butle czystym powietrzem. Jesteśmy mu za to dozgonnie wdzięczni. Za czyste powietrze, za butle, za te piękne maski oraz książkę, który diabeł ukazał swoje oblicze, zdradzając swój straszliwy plan. Wszystko to wydarł własnymi rękoma drzewom i przyniósł nam tutaj. Okej. Moi drodzy, matko i córko, kolejne zadania. Butla z tlenem. Rodzina z maskach tlen. Spotkałem rodzinę mieszkającą w zabarykadowanej chałupie na bagnach. To kobieta z dwójką dzieci. Ich twarze szczelnie skrywają maski izolacyjne. Kobieta twierdzi, że powietrze w lesie jest zatrute. Dychają tlenem z butli. Zaginiony syn. Kobieta w masce tlenowej. Prawdopodobnie matka mieszkających z nią dzieci poprosiła mnie, abym odnalazł jej syna. Wybrał się ponoć do babci na grzyby. Kobieta dała mi klucz do pokoju syna. Może znajdę tam coś, co mi pomoże odnaleźć dziecko. Eksplozja, coś wydarzyło się za miejscowym wysypisku w północnej części Mokradeł. Wiecie co? Tutaj chyba mamy pokój do tego, klucz do tego pokoju. Co to jest? Rysunki. Aha, grzybki. Chyba to już wiem gdzie. Dobra, idźmy odszukać tego chłopaka. Chłopak jest w grzybkach, czyli tutaj. Pytanie, czy my stąd wyjdziemy. Jak nie wejdę w sitwo jeszcze 10 razy.
Kutla gazowa, o. Wywalimy może, co wywalimy. Antidotum. Dobra, odszukajmy tego chłopaka. Czekajcie, bo nasze zdrowie jest de facto bardzo zniszczone. Shit. Kurde, coś tu cały czas chodzi. Pierdziele, spierdzielamy stąd. Shit, 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 shit. Dobra, udało się chyba wydostać. Marcinek jest w tych grzybkach, tak? Grzybowa polana. Rysunki grzybowej polany. Dobra, jesteśmy na tej grzybowej polanie. Teraz trzeba odszukać Marcinka. Jak tu wcześniej nas coś nie zechla. Będzie wszystko dokładnie przejrzeć, naokoło pochodzić. O, jest tu ktoś, jest tu ktoś, jest tu ktoś. Z karabinami. Gówno, żeś widział. Cholera, to nie on. Nie jest on, niestety. Kapliczka, przyjrzyj się. Okej. Czekajcie, bo to jest jakiś dom. Czy my tutaj byliśmy? O, obcęgi mamy. Dobra, będziemy mogli ulepszyć. To co to jest? Kluczyk z brelokiem. Dzisiaj trzeba powywalać parę rzeczy. To jest bardzo drogie. Wzięliśmy ten drut. Kluczyk z brelokiem znaleziono. Ej, czekajcie, tu ktoś jest. Grzybowa babcia. Na przeżytym, bujanym fotelu śpi staruszka. Jej sen jest głęboki, spokojny. Z pomiędzy burzy jej siwych włosów wyrasta garść soczystych grzybów. Spróbuj zerwać jednego grzybka z głowy kobiety. Podłoga chałupy jest miękka jak gąbka. Moje kroki są praktycznie bezgłośne. Sen staruszki jest zbyt głęboki, by mogła cokolwiek usłyszeć. Sięgam po najbardziej wystającego grzybka i delikatnie pociągam go za nóżkę. Bez problemu odrywam go od bladej głowy staruszki. Dziwnie wygląda to świecący grzyb. Obudź staruszkę. Staruszka powoli otwiera oczy, przez chwilę patrzy przez siebie nieobecnym spojrzeniem. W końcu jednak zdaje sobie sprawę z mojej obecności. Zaraz ty nie jesteś. Puste oczy nabierają pytającego wyrazu. Nie spodziewałem się gości. Zerknęła nerwowo na zamknięte drzwi po swojej prawej stronie, po czym rozjeżdżała się po porośniętej grzybami chacie. Uspokoiła się trochę. Jak sądzę, nie powiesz mi, czego chcesz. A chcesz czegoś, skoro stoisz tu przede mną, prawda? Wskaż palcem zamknięte drzwi. To drzwi do izby. Nic tam po tobie. Nic tam nie ma. Staruszka zaciąga się papierosem. Wróć tutaj, jak już przypomnisz sobie, czego ode mnie chcesz. Pokaż przedmiot, rysunek dziecka.
Kobieta spogląda w dziurawy sufit porośniętej słodkimi grzybami chałupy, a potem zamyka oczy. Myślałam, że jesteś jak ten wilk. Końcówka jej papierosa rozżarza się z jej nosa pucha kłąb niebieskiego dymu. Z tej bajki dla dzieci, co chciała babcie pożreć. Staruszka otwiera oczy i spogląda na zamknięte drzwi pokoju. Kilka dni temu pojawiło się tutaj dziecko, chłopczyk. Myślisz, że jestem jego babcią? Kobieta zamyśla się, jakby próbowała sobie coś przypomnieć. Babcią? Babcia nerwowo, bardzo nerwowy był. W kółko jakiś wierszyk powtarzał. Schował się w kąt i siedział tak jak chyba przez cały dzień. I chyba się w końcu uspokoił. Raczej mu tu dobrze. Rysuje, nawet chyba lubi rysować, ale te jego rysunki mało są dziecięce. Moi drodzy, to jest chyba ten chłopak, po którego przyszliśmy. Staruszka uśmiecha się ponownie. Mi z nim tutaj też jest bardzo dobrze. On ma rodziców, prawda? Ty jesteś jego ojcem, bratem. Klucz do grzybowej babci. Jest pokój obok. Tu jest klucz. Proszę go, jeśli chcesz pójść z tobą. Puszczę go, jeśli chcę pójść z tobą. Dobra, babka dała nam klucz. Pierdzielić te grzyby. Czekajcie, możemy sobie stworzyć chyba ten. Mamy jedno miejsce wolne. Gdzie jest ten chłopak? Notatka, o matko, jakie rysunki. Aj! Pod ścianą porośniętą ogromnymi grzybami stoi chłopczyk. Jest wyraźnie wystraszony. Jego bujna czupryna skrywa szeroko otwarte, rozbiegane oczy. Dziecko szepcze, jakby recytowało coś pod nosem. Chłopiec kuli się i przyciska się plecami do miękkiej ściany, z której zaczyna sączyć się biała maś. Uklęknij i wyciągnij rękę w stronę chłopca. Chłopiec jest przerażony. Zsuwa się powoli ze ściany na podłogę, zwijając się w kulkę. Mamrotanie przeradza się w głośną recytację. Jeden mały miś zupkę jadł, przyszedł drugi miś i były misie dwa. Cztery misie zrobiły nagle bęc. Przyszedł jeszcze jeden i było misiów pięć. Czekajcie, to jest 1, 2, 4, 5. Weź chłopca na plecy i zaprowadź do chałupy w słonie. Zostaw chłopca w pokoju. Przyprowadziłeś moje dziecko. Kobieta nachyla się nad chłopcem. Marcin, gdzieś ty był? Chłopak wbija wzrok w podłogę. Podejdź tu. Marcinek, mdląc nerwowo w dłonie. Międląc nerwowo w dłoniach za swój stary, podarty sweterek, podchodzi powoli do nachylonej nad nim kobiety. Zobacz, jak ty wyglądasz. Gdzie masz maskę, a butlę od miłościowego brata twego? Jego miłość nas ochrania. Napełnia nasze piersi czystym powietrzem, a ty się tak odwdzięczasz. Rozgniewałeś go swoim szczeniackim zachowaniem, młody człowieku. Teraz wszyscy przeprosimy za głupstwa, których się dopuściłeś. Dwójka maluchów stojących za plecami kobiety wzdrygnęła się. Kobieta bierze Marcinka za rękę i znika w sieni. Po chwili wraca z butlą tlenową. Mamy pustą butlę tlenową. Weź to. To butla dla ciebie. Ochroni cię przed tym szatańskim powietrzem, oddechem diabelskim i innym złem tego upadłego miejsca. To jedyne, co mogę ci dać. Butla jest lekko porzewiała, ale nienaruszona i szczelna. Na obudowie znajduje się jakieś nieczytelne bazgroły. Zawór odkręca się lekkim oporem, ale powietrze nie syczy. Butla jest pusta. Nie odkręcaj bez potrzeby, marnujesz czyste powietrze. Kobieta odetchnęła moją dłoń o zawór i szybko go zakręciła. Niech ci długo służy. Voila! Mamy butlę.
Pusta butla tlenowa, super. Super, super, super. Możemy de facto wracać. Ale jeszcze wam powiem jedną rzecz. Tutaj chłopak recytował kod. Więc musimy wrócić jeszcze do domu babci. Jest godzina 16. Mam nadzieję, że zdążymy. Tutaj chodzi ten potwór. Ja pierdzielę. Super, super. I on też nie może chyba biegać w tej wodzie. Dobra, wróćmy jeszcze raz do tej babki. Tam chłopak dyktował kod, tylko że ja mam cały jak pipunek zawalony. Ale mniej więcej wiem, gdzie iść, więc szybko tam pójdziemy. Chyba wiem, gdzie iść, czekajcie. Ta mapa mi niewiele mówi. Cholera, opuściłem to miejsce. Shit, 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 shit. Jeszcze można by zobaczyć, tutaj mamy w dzienniku na temat tej eksplozji. Gardło boli już od tego gadania. Ok, jest, jesteśmy. Mamy, mamy, mamy. Mamy to. Jeden, chyba 2, 4, 5 był kod. Babka jeszcze coś chce z nami pogadać? Nie. 1, 2, 4, 5, ale czekajcie. Nic nie ma już. A tu jest skrzynia, widzicie? Tu jest skrzynia. Pomysł. Czy robi się późno? Shit, trzeba wracać. Srał pies. Kurde, czy ja zdążę wrócić? Ale co najważniejsze, mamy maskę. Przepraszam, nie maskę, a butlę. Szybko, 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 bo się robi noc. Jeszcze kawał drogi mamy przed sobą. Najwyżej zginiemy, to zginiemy, tak? To szkoda, po prostu musielibyśmy się wracać po nasz ekwipunek, po butle. Kurczę, nic tu nie ma. Nie ma żadnego punktu odniesienia. Jest, jesteśmy w kryjówce, dobra. Mam jakiś klucz, czekam, czy otworzymy te drzwi. Żadne z moich kluczy nie pasuje, szkoda.
Moi drodzy, będziemy kończyć ten odcinek powolutku. Ja sobie jeszcze tylko napełnię butlę. Napełniam wszystkie zbiorniki tlenowe. Voilà. Czas sobie naprawić sikierkę. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Ojojojojoj. Piguły. O właśnie, ulepszymy warsztat. Ok, to jest chyba 8 maksymalny poziom. Dobra, spoczko. Mam jeszcze siekierę kolejną. Idą tam do wywalenia. To do sprzedaży, to do sprzedaży. To zostaje. To do sprzedaży. To zostaje. Szkielet pistoletu do sprzedaży. Także masę rzeczy tutaj posprzedajemy i kupimy sobie, zrobimy sobie 8-strzałową śrutówkę. Moi drodzy, ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.